Witam w kolejnym odcinku, zagrajmy System Shock 2. I po pierwsze, no właśnie nie do końca pamiętam, co ja tutaj mam zrobić. Zakładam, że... Dobra, chyba tam byłem, prawda? W tym części, w tej części. Więc teraz czas zbadać Cargo Bay 1A. Tam było też 1A? Aha, no dobra. No dobra, eksploracja, tak? Na pewno? Czy może źle mówię? Czy już tu byłem? Niestety nie jestem w stanie tego sprawić, musiałbym zobaczyć swój... Okej. Coś tu jest! A to na dwie rzeczy. Patrzcie, można się wspinać w tej grze, to jest fajne. No można. Zademonstruj to. O właśnie. Moje. No i super. Okej. Patrzcie, jednak mam granaty, popełniłem... kłamstwo popełniłem, że tak powiem, przez przypadek ostatnio. Jak to się użyło tego? Nie tak! Ty głupi człowieku. Aż, to nie było śmieszne, zaraz. Ale wiecie co zrobię? Pobawię się normalnie swoje fantastyczne umiejętności psioniczne. Spróbuję uratować to, co spieprzyłem przed chwilą. Właśnie tu moje granaty. Chodźcie tu! Dobra, a teraz na poważnie, jak się tego używa? Jak się tego, kurde, używa? No nie tak, sorry. Jak to się używa granaty? To są granaty, nie? Okej. Może jest jakiś skrót do tego? Fuck man, głupie, ale nie umiem używać granatów. Sorry, właśnie popatrzę sobie tylko na jakieś sterowanie, może jest jakiś klawisz odpowiedzialny za to. Ej, no sorki, że to tak czasami bywa, ale... Aha, może to trzeba do granatnika. No, okej, czyli to prawdopodobnie do granatnika jest. Zakładam, że to granatnik trzeba mieć. Wiecie co, nie będę was zabijał, roboty, bo po co mam marnować amunicję na was? Ja tylko jedno pytanie mam. Aczkolwiek jakbym zabił jednego, to by może reszta też wybuchła zaraz. Tego zabiję. Nie tego. Albo dobra, nic się będzie. I co? Ale to bez sensu. Marnowanie amunicji. Wjeżdżamy na piętro 2. Oh yes! Ta gra jest naprawdę wspaniałą grą. Tu nic nie ma. Teraz mega koncentracja z mojej strony, naprawdę. Postaram się nic nie omijać, jeśli chodzi o jakieś nawet sekrety. Będę starał się szukać wszędzie. To tylko moje oko może, że tak powiem, rzucić można. Sir, where are you? Tak grzecznie pytają, żeby normalnie mózg mi potem rozwalić. Okej, tu chyba nie ma żadnych robotów, ani naddziałka. Aha, chips. Jestem całkiem konkretnie zrany. Jak tylko będę miał możliwość, to sobie dodam do umiejętności research. Nie ma tu nic na górze? Czy nawet wspiąć nie da? No nie da się. Naprawdę? Nie da się. Czyli uznaję, że w tym Cargo Bay nic już nie ma. Nie? Prawdopodobnie. Ej, nie tak na dół, dobra, niech ci będzie w sumie. Tu mamy tych kolegów. Zauważył mnie, ale ja go wyminę, czy jak to tam powiedzieć. A tu? Coś jest? No da się! Oskubane, już tu są. O damn it. Koledzy, albo nie, w sumie nie. Kurde, one są szybkie, patrzcie ich. Wow. O, damn it! Ouch. No, trudno. Zostaje zrekonstruowany za 10 zł. Chyba, że wczytam.
Wiecie co, wczytam. Tylko gdzie ja tutaj... A, wiem gdzie jestem. Okej, tam jest. Ale wydaje mi się, że wszystko tutaj, jeśli chodzi o to miejsce. To zostaje mi. Co mi zostaje? Ja tu, właśnie co ja tutaj znalazłem? Coś znalazłem? Tylko, że nie... Logs, notes... In Cargo Bay 2. O, wiesz co? No takich kurde uparciuchów to mam. Coś... Coś to się nazywa nabój? Nie poznaj nic innego, nie jak tylko bałem, jak się pozbyć tych buraków. Ła! Ej, co mnie... To było już przesada. Gdzie jest Cargo Bay 2? A tu jest cwanek. Patrz! To... What the f... Gra jest... Nie, no nie, no nie. To było mega chamskie. Jak mi kurde gra jeszcze raz coś takiego zrobi, to by nie będę zadowolony, okej? Won. Ej, żadnego postępu w tym odcinku jak na razie, dobra. Poważnie. Teraz jeszcze spra... Sorry za ten kaszel. Dusi mnie. Właśnie, to jest ciekawe, ale... No tego się nie da rozwalić chyba w ten sposób, prawda? A nie, da się! Kurka, bo no to mogłem wcześniej... Zrobimy test. Czy to wybuchnie? A nie, dobra, to nie było mądre. Ej, macha mi. O kurczę, to było ciekawe. Ty! A ja odkryłem, być może właśnie przez przypadek, sposób dobry na tych pajaców. Bo i poodkryłem właśnie, że tu drzwi. Teraz dopiero to odkryłem. No dobra. Teraz jeszcze tylko coś sprawdzę, sorki. Czy po drugiej stronie też były drzwi? Nie zabiłem w końcu tego chyba zombiaka. Yes! Gdzie jesteś? Gdzie mam po raz? Wiem, gdzie tu jest. Wiem, że tu jesteś. Nie ukryjesz się. Brains. No przecież mówię, że się nie ukryjesz. Kidoki. Jasna cholera, co to jest? To nie jest głos zombie. Chyba, albo nie wiem. Zorki za ten 0% postępu, ale już to nadrabiam. Wchodząc o to tutaj. Pięknie, szympansów brakowało. No w sumie lepsze to niż roboty samobójcy. Spieprzać. Okej, przynajmniej przeżyłem. Małpa nie. Nie spodziewałem się, że mi pierdyknie zimna. Z takiej odległości. Bierz to. 5 zł. Tylko 5. Dobra, to jest Cargo Bay 1B. Czyli to jest dopiero 1B, a mam znaleźć 2. Okej, gdzie jest ta małpa? A, gdzieś na górze. Okej, tu są jeszcze gadżety. Świetnie. 5 nabojów. Oraz jeszcze coś. Zaraz spróbujemy się do tego włamać, jeśli się da. 65%. Ale tylko 2 czerwone. Na te czerwone można nacisnąć, ale jest duże ryzyko, że to wtedy wybuchnie. Yes! Jestem świetny! Nie wiem. Znaczy, nie wiem w sumie. Będę... Już sobie więcej rozplanowałem, jak będę inwestował w swoje cybermoduły. Dobra, wiem, że tutaj jesteś... Nie! Sorry. Jeszcze raz. Zrobimy to teraz jak prawdziwy samuraj ninja, nie wiem. Uwaga, tu jeszcze będzie szympans. Chyba na piętrze wyżej jeszcze jest, no dokładnie. Ależ wrzeszczą i tylko na swoją niekorzyść. Jeszcze naboje, ale fajnie. Ta gra... może się wydać, że to jest... że prosta jest, ale nie jest naprawdę taka prosta. Dzięki temu, że
się orientuję już nieco, no. Jak za pierwszym razem grałem na poziomie normal, to nie było prosto, naprawdę to nie było prosto. Dzień dobry. Powiedziałem, kluczem mam cię wolnąć. Dobrze. O, dwa cybermoduły. A tu? To jest pusto normalnie, a tu? Nie ma nigdzie nic, a tam? Sprawdzam wszystko, bo tutaj dużo rzeczy jest poukrywanych nieraz. Dusi mnie, przepraszam. Nic na to nie poradzę, tym razem wieczorny jakiś kaszel. Przybądź. Przybądź. Zjeżdżamy. Okej, tam już byłem. Teraz się normalnie pytam, zaraz. 1B, a ja chyba przyszedłem stamtąd, tak? Okej. Wiem, że mam 3 punkty zdrowia. O! Log. Trzeba przesłuchać. Further experiments. Dalsze eksperymenty. Taking precautions, I proceeded with further experiments. A ja się napiję. Creatures have gotten smarter and somehow gained limited psi abilities. I probed another subject with a beta 5 cycle and sensed many things, but mostly an incredible empathy. Ale mam wypowiedź. Prawdziwy z niego liryk. Or liquidate them immediately. Jasna cholera. Who knows what other abilities they'll acquire. Mnóstwo szympansów jest normalnie w tym magazynie. O, jeszcze jedno. Oraz psi amp, czy jak ktoś tam zwie. Normalnie to mi się z UFO kojarzy trochę, znaczy z UFO Enemy Unknown. Tam była kontrola i te w ogóle psi, to było coś takiego jak psi amp chyba, tak? To się nazywa psi amp? Nie, coś mnie pierdzi. Znaczy, tak, Psionic Amplifier. W skrócie Psiamp. O, prosto w mózg. Eksponowany. Dobra. Jeszcze jeden log. Coś miałem powiedzieć. Aha, bo znalazłem to. Zaraz to skomentuję. To. The creature lashed out with its arms and projected a cryokinetic field towards me, paralyzing my arm. I immediately side-dampened the monkey and then stunned it with an electric prod. W ogóle nie radzę, że tak powiem, stać w tym miejscu, jak nie ma windy i nacisnąć to przypadkiem gdzieś celowo. To się skończy niedobrze. Okej. Okay. Ostrzegam was. Prawdę. Wierzcie mi! To też się skończyło źle. Tupek. Jeszcze raz przez niego muszę wziąć tą kasę. O, nagrałem gdzieś w powietrzu. Zapisałem, dobra. Zaczynam już się robić tak pozwoli. Powoli. Przerzuciłem totalnie się na mówienie. Gdzie jest ta małpa teraz? What the hell? O, aż się ukryła skubana. O ty... Nie wiem, na chuj... Swoimi... I źle idę. O nie, wziąłem już, dobra. Jedziemy, kurde, ale tam małpa mnie wkurza. Nie można... Zabiję cię kluczem, bo mam cię zabić kluczem. Kurde. Co za upierdliwe stworzenie, jak tam czas. Dobra, kończę. Oraz pistol. Okej. Super, który jest mój? I już, dokona. Koniec odcinka i do usłyszenia.